na wykładzie poświęconym sprawom archeologicznym, śladom najstarszego osadnictwa. Dziękuję, że Państwo skorzystali z naszego zaproszenia. Szczególnie witam najmłodszych uczestników, słuchaczy, ale też z dużym ukłonem w kierunku naszych wierzchnich studentów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wszystkich osób zainteresowanych. Głos oddaję w tej chwili panu Bartoszowi Dietz, który jest archeologiem w Muzeum Ziemi Wschowskiej i zarówno koordynatorem tego spotkania. Także panie Bartoszu, proszę przedstawić naszego wyjątkowego gościa. Witam serdecznie. Mam dzisiaj zaszczyt przedstawić Państwu osobę wyjątkową, jeśli chodzi o badania Ziemi Wschowskiej, badania archeologiczne na terenie dzisiejszego powiatu. Profesor Jan Burdukiewicz przyjechał do nas z Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie już od wielu lat zajmuje się starszą epoką kamienia, też czasami tak potocznie zwanymi epoką kamienia łupanego. Przez wiele lat prowadził badania w południowej części dzisiejszej gminy Wschowa, niedaleko wsi Siedlnica, Odrachcice, Łęgoń, gdzie rozpoznawał osadnictwo ludów żyjących na tych ziemiach kilkanaście tysięcy lat temu, ludzi zajmujących się przede wszystkim polowaniami na renifery, ale o tym myślę, że już nieco więcej przedstawi nam nasz szacowny gość. Także proszę pana profesora o głos. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Szanowni Państwo, Wschowa to jest miejsce, gdzie zaczynałem swoją karierę archeologiczną. Właśnie tu pierwsze badania prowadziłem w Siedlnicy i znajduje się w takim bardzo specyficznym miejscu, teraz Państwo zobaczycie. Mianowicie to jest ta czerwona linia przerwana, to jest linia zasięgu ostatniego zlodowacenia sprzed około 20 tysięcy lat i Wschowa leży na samym przedpolu tegoż zlodowacenia. Dlatego też obszar, rzeźba terenu i tak dalej jest silnie uwarunkowana tym zlodowaceniem. Ono wpłynęło właśnie na to, gdzie Państwo teraz mieszkacie i co tutaj powstało. I właśnie to były tereny, na które przybyła pierwsza ludność po wycofaniu się ostatniego lodowca. Przez kilka tysięcy lat to była pustynia lodowa, nie było żadnych ludzi i gdy lodowiec wycofał bardziej na północ, już w południowej Szwecji, wtedy pojawili się pierwsi ludzie. To byli właśnie łowcy reniferów. Tak się składa, że najwięcej śladów stosunkowo w całej Polsce, jeden z nielicznych w Europie, znajduje się koło Wschowy. Tutaj Państwo widzicie, jak wyglądał ten lodowiec. Taki zasięg obejmował też Wyspy Brytyjskie. Poziom oceanu był 50 metrów niższy, w związku z tym cały obszar Morza Północnego, tak zwany Dodger Bank, był suchym lądem. Został znowu pogrążony w wodach dopiero 8 tysięcy lat temu. No i widzicie Państwo, wtedy były inne stepy. To był lodowiec, tundra i pustynia lodowa częściowo, potem stepy i lasy były tylko na samym południu Europy. Także to były zupełnie inne warunki niż obecnie i w takich warunkach przyszło żyć tym pierwszym ludziom. Jak wejdziemy tu dokładniej, tu widzicie Państwo, przepraszam bardzo. Tak. Tutaj leży Dolina Kopanicy, dokładnie albo Polskiego Rogu. Jak Państwo widzicie na górę, to mijacie Odrachcice, za wsią Odrachcice jest takie duże obniżenie, które leży Łęgoń. I właśnie to jest ta dolina zwana Doliną Kopanicy albo Polskiego Rogu i obok płynie zresztą Śląski Róg. To są dwa uregulowane cieki, uregulowane jeszcze przez cystersów, którzy mieli swoją siedzibę w Przycinach. Później lodowiec stopniowo się wycofywał, Państwo widzicie, na północ. I te tereny, zanim został zasiedlony, musiały najpierw wrócić roślinność, prawda? Najpierw to były porosty, mchy i tak dalej, potem jakieś proste trawy i tym podobne rzeczy. Następnie jakieś zwierzęta, to były głównie stada reniferów, no i właśnie za nimi przyszli ludzie tutaj. A skąd przyszli, teraz Państwu za chwilę pokażę. Tak. Jak to wyglądało przy tych zwierzętach, można zrekonstruować w ten sposób, że lądolud sięgał mniej więcej, to jest 2 km na północ od Wschowy,
Szkoda, że do tej pory tego nikt nie zaznaczył, żeby wszyscy wiedzieli właśnie, dokąd ten lodowiec sięgał. I sądzę, że to jest zadanie na przyszłość, które warto w tym zobaczyć. Schowa leży na tak zwanych zandrach, piaskach, wymytych przez lodowcowe, które spływały tutaj rozciętymi, takimi jak Dolina Kopanicy, właśnie do Pradoliny Głogowsko-Baruckiej, tej, która Głogowa aż do Barut w Niemczech. Jak taki lodowiec wygląda, to Państwo macie przykład lodowców grenlandzkich. Podczas rozsuwania się one są dosyć łagodne. Tu widzicie Państwo, nawet zrobiono drogę, przyjechali turyści to obejrzeć i tak dalej. Oczywiście w tych czasach, kiedy 20 tysięcy lat temu tak nie było, no bo wtedy nie było autobusów, nikt nie chciał z czym przyjechać. Ludzi było bardzo mało w Europie, zaledwie kilkanaście tysięcy, także to zupełnie było inaczej niż obecnie, prawda? Geologicznie rzecz biorąc, tu widzicie Państwo zasięg tej moreny. Tu jest schowa, także proszę zobaczyć te miejsca. Za chwilę tu Państwu pokażę obrazek tej moreny, bo morena to powinien być taki bał, ale nie wszędzie tak jest. Jeśli popatrzymy na to, jadąc na przykład do Lginia czy gdzieś, to widzicie Państwo duże obniżenie. I to jest efekt właśnie tego lodowca. Ta akumulacja, która jest przed czołem, to jest właśnie ta morena czołowa. I wody topiąc się, musiały... O, przepraszam, za daleko. Musiały się spłynąć w dół i właśnie ta część doliny, to jest ta powstała w wyniku wypływania osadów moreny dennej starszego dodowacenia sprzed 150 tysięcy lat, dodowacenia Bardy. No i właśnie tu Państwo widzicie, że ta erozja sięgnęła aż 20 metrów w głąb, także naprawdę bardzo dużo. I przez to powstały pewne specyficzne warunki. O, tak to wygląda to czoło lodowca w odkrywce. Tutaj, jak się jedzie z kolei na Leszno, macie tam Państwo odkrywki, można sobie zobaczyć, jak to wygląda w naturze. Warto to obejrzeć sobie. Przegląd geologiczny przez dolinę pokazuje właśnie tę wysokość. To ponad 100 metrów, a tu mamy 80 w zasadzie. Także taka jest rozległy ten wymyty osady. No one do pewnego poziomu. No i ponieważ to były najniższe miejsca, tu płynęły rzeki. Kopalnica obecna to jest sztuczny kanał, tak samo jak Śląski Ruch, a Starorzecze znajduje się obok, niedaleko samej Kopalnicy. Także tu są poszczególne osady, które powstawały w różnych fazach, więc lodowacenie Wisły to jest to ostatnie, prawda? Sięga tylko tutaj bardzo płytko ta część. Później są już starsze osady, aż po węgle brunatne, które znajdują się znacznie głębiej. Jaka była sytuacja? Każdy ze szkoły powinien znać tę nazwę. Stawiał Leszczyński właśnie, czy stawiał Leszno. To jest stawiał maksymalnego zasięgu ostatniego lodowacenia. Przy czym po Pskowie to jest nieco dalej, bardziej na południe niż po Leszna. Także szkoda, że nie nazywa się stawiałem Pskowskim właśnie. Tak. I widzicie Państwo, w związku z tym lodowiec liczył około 3 km grubości. To naprawdę duża masa lodu. Stąd mamy odkształcenia Skandynawii do tej pory i polska część wybrzeża Bałtyku się zapada, a Szwecja ciągle się podnosi, cała Skandynawia, do góry. To był w czasach, to widział, jak daleko morze postąpiło w ciągu niecałego 1000 lat od czasu odkształceń. Przedtem była taka strefa wieczne zmarzliny, no i prawie aż po Kraków były tereny, które były w ogóle zasiedlone. I kiedy lodowiec był na wysokości Sztokholmu więcej, wtedy wróciła pierwsza roślinność i możliwości przybycia pierwszych ludzi. To było nieco wcześniej, bo to już 13 tysięcy lat, a pierwsi ludzie przybyli prawie 15 tysięcy lat temu. Jak dolina wygląda obecnie? Tak wygląda zarośnięta Kopalnica. To jest ten sztuczny kanał. To jest tarasa nadzelewowa, który znajduje się w stanowisku Olbrachice 8. Pierwsze, które odkryliśmy, gdzie jest bogate ślady pierwszych łowców reniferów, którzy tu przybyli. I czasami ta dolina była zalewana, to są ślady takiej kredy jeziornej, kiedy było takie rozległe jezioro, jak widać tutaj z czasów powodzi mniej więcej. Także ponieważ ta dolina była głęboko wyżłobiona, więc okresowo, kiedy był wysoki stan poziom wody w Odrze, po prostu tworzyły się tutaj jeziora, które pozostawiły po sobie te osady. To widzicie Państwo, taką rekonstrukcję można zrobić. I to są ślady po tych czasach, kiedy dolina była zalewana wodą. Tak to się robi, oczyszcza takie
przekroję, żeby pokazać właśnie dokładnie zasięg osadów. Tu pewne zniekształcenia mrozowe, jakieś inne elementy, to są nasi studenci, którzy tutaj kowali. Tak. Jeśli weźmiemy całość, to widzicie Państwo tak. To są ślady osadnictwa tzw. kultur greweckich poprzedzających maksimum ostatniego zlodowacenia i one są datowane na najniżej na 19 tysięcy, prawie 20 tysięcy lat, 21 tysięcy lat w Polsce. I kolejne osadnictwo mamy sprzed około 13,5 tysiąca lat, czyli po przeczyny po 15 tysięcy lat, bo taka jest różnica między datowaniem 14 a latami kalendarzowymi. I okres, kiedy kompletnie brakuje śladów osadnictwa, także to długa przerwa w osadnictwie w całej Europie Północnej, mniej więcej na północ od Alp, nie było w ogóle żadnych ludzi. Całość tego okresu charakteryzuje się niezwykle dynamicznymi zmianami klimatu. My teraz narzekamy, że klimat się zmienia i tak dalej. To jest nic w stosunku do tego, co się działo wówczas. Proszę zobaczyć. Lodowiec od Leszna cofał się stopniowo aż do środkowej Szwecji. To są poszczególne seriały, kiedy było chłodniej, lodowiec stawał. Kiedy się ocieplało, to się wycofywał. Te zaznaczone pomarańczowo to są okresy pierwszy, okres ciepły, drugi, trzeci, czwarty. I nas interesują te dwa okresy, kiedy było właśnie w tym zwanym Beringiem od jeziora w Danii, pojawiają się właśnie pierwsi ludzie na północy. Ale to jest młodszy okres, kiedy już pojawiają się pierwsze lasy. Tu była tundra, tam były pierwsze lasy. I wtedy ludzie grupowali się w dwóch krańcach Europy. Na południowym zachodzie, południowo-zachodniej Francji i Hiszpanii, to były te kultury. I na wschodzie Europy, Ukraina, zachodnia Rosja, to były te kultury właśnie, tutaj mołdowska, tu magdaleńska. I z tego wykształca się tak zwana kultura hamburska, ponieważ po miasta Hamburg odkryto pierwsze znaleziska, więc tam właśnie nazwano tę kulturę. I kreswelska, do wysp brytyjskich, bo jest taki wąwóz Kreswel w środkowej Anglii, którego też ta nazwa pochodzi. Jeśli spojrzymy na całą Europę, to widzicie Państwo mapę profesora Kozłowskiego z Krakowa, który pokazuje właśnie, ta kultura magdaleńska to była ta, która tu zajmowała się od wschodu i tak wędrowała strefą wyżki. Na wschodzie były kultury epigraweckie, które zajmowały tereny właśnie obecnej Mołdawii, częściowo Rumunii, Ukrainy. I te tereny były właśnie na styku wschodu i zachodu, prawda? I gdy lodowiec się wycofał w pracy na północ, właśnie to te puste tereny zaczęli stopniowo zasiedlać ludzie, do których co do tego był spór, czy z pochodu zachodu, czy ze wschodu. Teraz wiemy, że na pewno pochodzą z zachodu, zaraz Państwo zobaczycie badania także genetyczne na tej sprawie. I to jest ten obszar zasięgu tzw. kultury hamburskiej, kreswelskiej. One mają specyficzne oszcza do polowania, wtedy już były znane łuki. Pierwsze najstarsze łuki, jak znamy na świecie, sięga 18 tysięcy lat. I dzięki temu można było polować na zwierzęta stadne, a renifery żyją w dużych stadach, nawet do 200 tysięcy sztuk w jednym stadzie. To jest masa zwierząt, prawda? No i łatwo było polować takie zwierzęta na zapas. Co więcej, magazynowano to mięso w takich chłodnych stawach, to były pierwsze lodówki i przez jakiś czas można było się żywić tym mięsem, nawet pół roku albo dłużej. Dzięki temu ludzie mogli właśnie rozszerzać te miejsca, które były jeszcze puste do niedawna. Tak. I tu widzicie Państwo taką ilustrację pokazującą tryb życia. Ludność magdaleńska, która z taką wyżą próbowała głównie na konie, antylopy, inne takie zwierzęta. Czasami też renifery, ale w mniejszym stopniu. Natomiast na północy to były głównie renifery. W nielicznych przypadkach to małe jakieś środka typu zające bielaki, czy te barwy i tak dalej. I to była ta zasadnicza różnica między dwoma strefami. Strefą wyżyn i strefą niziń. I badania genetyczne, zwłaszcza haplogrupy piątej, ukazuje, że ta autochtoniczna ludność europejska pochodzi właśnie z tego terenu, gdzie rozwinęła się kultura magdaleńska. I tu nastąpił podział na ludność magdaleńską i tę, która poszła na bardziej na północ, tu w Anglii, to wyspa kreswelska. Tu mieszkała jakaś ludność, której nie wiemy, pewnie jakaś kreswelska lub hamburska. I one zasiedliły tutaj część Europy od Holandii aż po zachodnią Polskę, do rzeczy Wisły, Odry, przepraszam. Na północy później pojawia się jeszcze kultura Bromy Jarenzburska, już samego syłku glacjału, a na ziemiach Polski jeszcze kultura świderska, nazwana tak do miejscowości Świdry koło Warszawy.
Jeśli zbierzemy, proszę Państwa, te punkty, gdzie mieszkali wcześniej ludzie, to będzie Państwo koło Wschowy, jest stosunkowo duża koncentracja i zagadkowa nieobecność stanowisk między dorzeczem Łapy na zachodzie, a dorzeczem Odry. I koledzy z Niemiec Wschodnich szukali takich stanowisk, ale do tej pory nic nie znaleźli. Zastanawiam się dlaczego. Sądzili, że to dlatego, że tam było NRD i nikt nie chciał tam mieszkać. Ale oczywiście przyczyna jest na pewno inna, ponieważ te osady są na ogół bardzo trudne do znalezienia. Zaraz Państwu powiem, jak znalazłem pierwsze te stanowiska, bo to wcale nie było takie proste, właśnie tutaj koło Wschowy. Lodowiec więcej był tutaj, no i jak Państwo widzicie, tutaj też prawdopodobnie były te stanowiska. Tych ludzi mogło być, tak jak powiem, od 2 do 6 tysięcy, także bardzo mało. I oni mogli polować na te właśnie zwierzęta i to był pierwsi ludzie, którzy pojawili się tutaj po wycofaniu się tego lodowca. Tak. Tu Państwo macie model Doliny Kopanicy, tu są ta wysoczyzna już po przekroczeniu w kierunku Wschowy, a tutaj bardziej na górę. No i widzicie Państwo miejscowość Olbrachcice, Siedlnica, Łęgon i Sieciny, które znajdują się w tej części już na Wysoczyźnie. Ponieważ to były tereny otwarte, nie zarośnięte, wtedy działały silne procesy, no, cały wydmy w wysokości, na przykład, nie wiem, czy Państwa był w Czerlejewie koło Siedlnicy, tam jest wydma w wysokości aż 13 metrów. Także jedna z potężniejszych wydm, to takie nagromadzenia piasku. One częściowo zostały eksploatowane jako materiał budowlany przez Niemców jeszcze, po wojnie też były wydobywane i tak dalej. W każdym razie te czerwone punkty to są ci pierwsi ludzie łowcy neniterów kultury hamburskiej, a te niebieskie punkty to są łowcy już łosi z okresu alereckiego, kiedy pojawiły się pierwsze lasy. I jednych i drugich jest tutaj sporo. Kopanych było łącznie 9 stanowisk, jak Państwo widzicie, z tego, a zarejestrowanych zostało łącznie 70 stanowisk. To jest naprawdę bardzo bogate skupienie w tak niewielkim obszarze tych ludzi. One zostały odkryte wtedy, kiedy zaczęto uprawiać na dużą skalę rolnictwo, no i tereny znowu zaczęły być odlesiane i wtedy wiatry hulały, zabierały piaski i wtedy się odsłoniły te pierwsze narzędzia. Prowadziliśmy też badania takim georadarem, pozwalającym odkryć nawet do kilkudziesięciu metrów w głąb, co się dzieje w ziemi, żeby sprawdzić, jaka była budowa geologiczna. I dzięki temu, proszę Państwa, odkryliśmy tutaj głęboką dolinę, gdzie dawniej płynęła właśnie rzeka. Tu jest na końcu Łęgonia mniej więcej, jest taki staw wykopany, gdzie były też jakieś znalezione kości. Zrobiliśmy tutaj takie profile, no i zrobiliśmy wiercenia. I tu się okazuje, że to było dawne, pierwotne koryto Kopanicy, która dawniej płynęła, a teraz płynie obok, kilkaset metrów bardziej bliżej wschody. Zrobiliśmy tam wiercenia i zobaczcie Państwo, tu mamy osady, głównie torfy. Wszystko mój okres około 5 tysięcy lat, od 15 do 10 tysięcy lat temu. Tam są ślimaki, pyłki roślin i tak dalej. I to pozwala dobrze zrekonstruować klimat, w jakich ci ludzie żyli. Widzicie Państwo taki profil pyłkowy. Tu się ustala różne rośliny, na przykład mamy brzozę, sosnę, rośliny, drzewa i krzewy, zioły, rośliny zielne, no i rośliny wodne i bagienne. I dzięki temu można było podzielić to na ten najstarszy okres, najstarszy trias, czyli okres chłodny, ciepły okres Belling, o którym Państwu wspominałem, krótka przerwa, taki okres starszego triasu około 100-200 lat, kiedy klimat był raczej suchy, aniż zimny, potem kolejne ocieplenie intersegał Aleret, też od jeziora Dani, tak nazwany, gdzie mamy klimat stosunkowo różnicowany. Najpierw pojawiły się lasy brzozowe, a potem brzozowo-sosnowe. No i ostatnie pogorszenie klimatu, młodszy drias, najmłodszy drias, którym... Drias to jest taki, to jest nazwa rośliny zwanej dębikiem owsiowo-płatkowym po polsku. Drias od topetala. To jest roślina taka zimna i właśnie ona jest symbolem tych okresów chłodnych. I jeśli byśmy rekonstruowali krajobraz, to widzicie Państwo w okresie ocieplenia Belling, kiedy pojawili się ci pierwsi łowcy, to wszędzie tutaj była tundra, prawda? Lasy były tylko na wschodzie i na południu. A w okresie Aleretu już lasy sięgają dalej na północ i są głównie tutaj mamy resztki tundry i lasy brzozowo-sosnowe właśnie.
Jeśli spojrzymy teraz na klimat, zobaczcie Państwo, tak, co się działo w ogóle w Dolinie, jeśli chodzi o osadnictwo i procesy osadów, piaski, tworzyły się pierwsze gleby i tak dalej, to są przyporządkowane tym osadom torfowym i mamy rekonstrukcję roślinności, a więc tundra z największymi drzewami na początku, potem tundra parkowa, a więc większymi drzewami, tundra parkowa z jałowcem, potem lasy sosnowe w tym okresie i lasy sosnowo-brzozowe, jezioro zaczyna zarastać, potem nawrót tundry z powrotem, ale już parkowa zaczynała brzozy i sosny i znowu procesy eoliczne, aktywizowały się te wydmy, no i już mamy okres przejścia do holocenu, a więc okresu, w którym my żyjemy. Jezioro się spłyciło zupełnie i zaczęło zupełnie zarastać. No i wtedy już pojawiają się takie, jakie znamy obecnie. I mniej więcej, proszę Państwa, w tym okresie zanikła wielka fauna pleistoceńska, tak jak mamuty, nosorożce, wszystko, co żyło dawniej w epoce lodowej, na rzecz fauny taką, jaką mamy obecnie właśnie w tym okresie. Oczywiście ludzie byli bardzo wtedy uzależnieni, tylko mieli żywność, którą zdobywali właśnie polując bądź zbierając roślinki. Nie było żadnego rolnictwa wtedy. Pierwsze rolnictwo zaczęło się w tym czasie mniej więcej na Bliskim Wschodzie, ale to bardzo daleko, jeszcze nie było żadnych kontaktów takich, prawda, żeby się pojawili. Jak wyglądają takie ozowiska? Otóż to są skupienia grobów kamiennych, to są narzędzia krzemienne, to Państwo widzicie te punkciki takie, fragmenty płytek kamiennych i podobne rzeczy. No i też były ułamki kości, one były drobne i przepalone, ale według badań zoologicznych najprawdopodobniej relikty, bo są były dosyć trudne do rozpoznania. I w tym miejscu mamy palenisko, które było datowane na prawie 13 tysięcy lat temu BP, czyli prawie 14600 powiedzmy po przeliczeniu na lata kalendarzowe. Jak to wyglądało bliżej? Proszę zobaczyć. W ten sposób, tutaj Państwo widzicie, to jest domniemany zasięg szałasu i palenisko oraz dzięki składankom płytek kamiennych można było ustalić, gdzie był otwór, a gdzie była izolacja dookolna. Także stąd wnosimy, że to był szałas zamknięty, jakaś przestrzeń, w której ci ludzie mieszkali. No i skupienie, połączenie jest między innymi wyraźne, dlatego sądzimy, że to była jedna faza osadnictwa, były różne strefy aktywności. W jednej części na przykład obrabiano kości, mięso krojone i tak dalej, a w tej części głównie obrabiano skóry. Tutaj widzicie Państwo ślady użytkowania na tych narzędziach, właśnie obróbkę kości poroża, skór, drewna, krojenie mięsa, no i inne rośliny, materiały twarde lub miękkie, lub tylko, które miały tylko oprawę. Ten numer 9. Tak. Po rekonstrukcji wygląda, proszę Państwa, tak, że to był taki szałas przypominający kipi amerykańskich Indian albo czum ludności syberyjskiej, zbudowany z takich żerdzi osłoniętych skórami i płytki kamienne, które były wyłożone i używane były też wokół paleniska. Tu Państwo widzicie te płytki, które były wokół paleniska właśnie. One były zapalone, na chwilę zobaczymy. I były miejsca puste, które prawdopodobnie były miejscami do spania. Mamy takie z Izraela, nad jeziorem Genezaret, gdy wody odeszły, znaleziono nawet takie legowiska właśnie z traw, przed 20 tysięcy lat, bardzo przypominające tego rodzaju, jest tak może wnosić. A tędy prawdopodobnie było wejście. Te białe punkty są inne kamienie, które nie były płytkami. O, płytki tak wyglądały. Tu widzicie Państwo, jak je produkowano z piaskowca. I one są nadpalone w ogniu, wyraźnie przegrzane. Prawdopodobnie służyły jako rodzaj patelni, takie do robienia sobie schabowego albo czegoś renifera właśnie. I w ten sposób to robiono. Tu widzicie Państwo, jak ludzie dobierali kamienie. Tutaj w osadach morenowych w naturze występują w takiej proporcji, jak na stanowisko w takiej proporcji. Także głównie zbierano krzemienie, piaskowce, granity, a inne skały w mniejszym stopniu. Także ci ludzie znali dobrze wartość danego surowca, wiedzieli, który należy do czego używać. I to są ich grociki, zwane jednozadziorcami, bo mają takie charakterystyczne podcięte jednokrawie, są asymetryczne, dlatego ich nazywamy jednozadziorcami. I tak się nazywają we wszystkich krajach, po francusku pentacron, po niemiecku kerbspice, po polsku właśnie jednozadziorce.
i są nazywane technokompleksem jednozadziorcami, często, który łączy kulturę hamburską i kresferycką. Tak to wygląda na rysunku. To są zestaw Olbrachci, co widzicie Państwo te jednozadziorce, takie formy inne, które pojawia się pięknie retuszowane drapacze, przekuwacze, zwane przekuwaczami Zinken. Pierwsza nazwa, którą prowadził jeden z takich chorobów niemieckich, liczyła 52 litery. Krasy, Bore, Szare i tak dalej, trudno to wymienić. W końcu nazwano je od słowa niemieckiego, zagięty nos nazywa się Zinken w północnych Niemczech, w związku z tym właśnie tak zostało to nazwane. A to są znaleziska z kolei kolejnego stanowiska Siedlica 17, a ze położonego troszeczkę bardziej na południe, gdzie mamy też taki zestaw narzędzi i z charakterystycznymi nieco odmiennymi śladami, ale bardzo podobne jedno do drugiego, prawda? Tak wyglądają te badania. Po prostu chodzi o to, że proszę Państwa, te wyroby są bardzo małe, dlatego też je skrobimy łopatkami, potem to się przesiewa, żeby wszystkie elementy odkryć i odnaleźć. W badaniach w Olbrachcicach i średnicy uczestniczyli także studenci z innych krajów, na przykład przez kilka lat uczestniczyli studenci z Belgii, mieliśmy też studentów z Afryki, którzy tutaj byli na stażach i tu właśnie jeden z sezonów w czasie wykopalisk w Siedlicy. Jak jest deszcz, to nakrywamy to takimi tunelami ogrodniczymi, wtedy po prostu to nie przeszkadza prowadzeniu badań, ale z kolei były starsze kłopoty z komarami, które były w dolinie. Także też trzeba było je jakoś wyburzyć. Łącznie tu Państwo widzicie odkryte zostały trzy skupienia kultury hamburskiej. I tu macie Państwo pięć skupień kultury Fenermesse, tego interesowiało alele tych łowców. Reniferów i łowców łosi. Prawda? I one były położone w różnych miejscach. Prawdopodobnie jest ich więcej, tylko na tyle nam starczyło pieniędzy, żeby je wydobyć. Jeśli chodzi o całą sytuację stratygraficzną, to Państwo widzicie, że te hamburskie są nieco głębiej, są nieco krócej. Otóż w tym okresie między Interstellarem Belling, tym pierwszym ciepłym okresem ciepłym i drugim okresem ciepłym, był okres suchy, kiedy uaktywniły się wydmy i one nakryły część tych materiałów właśnie piaskiem. O odmiarszości około 70 cm zaledwie. Ale to jest niezwykle rzadki przypadek, jedyny w Europie, gdzie mamy taką różnicę stratygraficzną między skupieniami obu tych kultur. Tu jest jeszcze inne ujęcie modelu właśnie tego. Te czerwone to są hamburskie, a te Fenermesse, czyli Fenermesse po niemiecku to jest scyzoryk po prostu, takie ostrze łukowate, jak nożyki krzemienne, powiedzielibyśmy tak w uproszczeniu. I tu Państwo widzicie na tym przypadku, jak to wygląda. Tu właśnie to są, te materiały są nieco krócej. Opróbka polega na tym, że z takich bryłek krzemienia odbijano takie płaskie płytki, które nazywamy wyrami lub odłupkami, je później retuszowano. Widzicie Państwo, niektóre były nakradziane i tak dalej, i tak dalej. Także ich barwa jest taka szczególna, dlatego że akurat w Siedlicy 17a przepływały wody, które niosły różne związki żelaza, manganu i one wtórnie zabarwiły ten krzemień. Także on tak dziwnie wygląda, że rdzeń wygląda inaczej, wiór wygląda inaczej. To po prostu te składanki powstawały właśnie z części, które turnie już po dawnym porzuceniu zostały tak zabarwione. Co inne przypadki właśnie takich, znaczy to są te cynkeny, przekuwacze zagięte, jednozadziorce, tu Państwo widzicie, że niektóre mają właśnie takie barwy nawet tygrysie, wręcz takie plamiaste, ponieważ były przegrzane w ogniu, popękały i to się dostało w związki żelaza, które to specyficznie zabarwiły. Ale najciekawszym znaleziskiem tego stanowiska były fragmenty bursztynów. To bursztyn jako surowy do próbki do produkcji ozdób, najstarsze stanowiska, jakie mamy, sięgają nawet 150 tysięcy lat, ale nie próbowano wtedy ozdób, tylko prawdopodobnie używano bursztynu jako środka zapachowego. Gdy wrzucano do ogień, uzyskiwano pewien zapach, tak jak mamy z szywicy, prawda? I dopiero kilkanaście tysięcy lat temu zaczęto go używać. Jeden tak najwcześniejszych miejsc właśnie jest Siedlica 17. A, tak. I tu widzicie Państwo dwie ozdoby, które jedna taka w kształcie równoległego boku, druga soplowata, które można do tej pory kupić nad Bałtykiem, tym, że nie mają otworów, prawdopodobnie były oprawione w skóry i one są silnie skorodowane. Akurat jak o to wydobyliśmy, co się tam działo, chyba odwiedziła nas ówczesna milicja,
No i jak dowiedzieliście, że mam takie stare bursztyny, chcieli nam pilnować, ale pokazałem, że jak to wygląda, powiedzieli, a tego nikt nie ukradnie, bo się nikt się nie rozpoznę. Po prostu, że to się nadaje do zabrania. A tymczasem to są najstarsze ozdoby bursztynowe, jakie mamy na ziemiach polskich, są obecne na wystawie bursztynu w Gdańsku. Ale mogą w przyszłości trafić do Muzeum w Wrocławiu, także to jest pomyślenie nad tym wszystkim. Także tak to wyglądało. I widzicie Państwo, bo trudność polega na tym, że tu obok jest tak zwany rudawiec, taka zabarwiona na trzonkami żelaza ziemia. I gdyby nie uwaga, to pewnie by był rzucony, bo bardzo ciężko jest to rozpoznać, prawda? Jeśli chodzi o Europę, to Państwo widzicie, najstarsze w Europie, jakie mamy, to jest taka piękna główka konia, pochodzi ze stanowiska Istrii z południowo-zachodniej Francji. I datowane jest na około też 15 tysięcy lat. Mamy takie paciorki Utrich-Schönbrenner w Szwajcarii, w mieście Neuchâtel. Jeszcze przed wojną została znaleziona taka płytka. Ten rysunek konia jest taki przypuszczalny, ale tam linie jest tak duże, że można różne wymyślić. Pochodzi z pokolisk Arteta Bayendorf. Niedawno, już po siedmicy, został znaleziony taki kawałeczek bursztynu ze śladami obróbki w Arenswerd w Szczecinku-Holsztynie. Bryłka bursztynu bez obróbki w Gołbskiej w Walii. No mamy takie bryłki bursztynu bez obróbki też na Morawach, ale to jest bursztynu bałtyckiego. No i te ozdoby, które mamy tutaj z Siedlicy, te dwie. Oraz towarzyszy mi taki mały paciorek papienny o średnicy około 7 mm z otworem. Tu widzicie Państwo, to jest ta ozdoba. Problem właśnie, który Państwu naświetliłem wcześniej, zanim były badania genetyczne, nie było jasne, skąd ci ludzie pochodzą. I na podstawie podobieństwa jednozadziorców w kulturze magdaleńskiej i hamburskiej wiemy, że pochodzi z południowego zachodu Europy. Bo część badaczy przypuszczała, że mogą pochodzić jednak ze wschodu, z terenów obecnej południowej Ukrainy. Ale to nie ma żadnego obecnie, raczej taka hipoteza upadła. Jeśli weźmiemy całą Europę, jeśli chodzi o osoby hamburskie, to najwięcej stanowi z tym, że słabo zbadanych, znany głównie z badań powierzchniowych, pochodzi z Holandii. Mamy takie stanowiska skupienie głównie przy koło Hamburga właśnie, tutaj w Szczecinie. Nowe stanowiska mamy także z Danii, ale są nieliczne. No i potem jedyne stanowisko, jakie było znane, to przedtem było w Gminy i Rogów Opolskim. I jak kończyłem, ja wpadłem na pomysł, że trzeba znaleźć takie stanowiska dalsze. No i zorganizowałem sobie jakiś samochód z jednego studenta i pojechaliśmy w teren i wyobraźcie sobie, zaczęliśmy od Brachcic i od razu pierwszego dnia znaleźliśmy takie jednolejowce. Także udało się nam potwierdzić hipotezę, o której napisałem w swojej pracy magisterskiej. I potem tych stanowisk było znacznie więcej. Ostatnio podczas budowy autostrady A2 znaleziono takich kilka skupień tutaj w rejonie w województwie lubuskim oraz przypadkowo znaleziono stanowisko Mirkowice koło Koła i najdalej wysunięte być może stanowisko hamburskie tutaj Nowy Młyn koło Ostrocza Świętokrzyskiego. Także jak Państwo widzicie, groty stanowisk jest na zachodzie, na wschodzie jest ich niewiele, no i jedna z głównych koncentracji obszarów znajduje się koło wschodu. Właśnie Uniwersytet Siedlica. Tak. Wracając znowu, teraz zajmiemy się stanowiskami młodszymi, tych zespołów z nożykami takimi czerwiennymi, czyli Federmesser, to są te niebieskie punkty. Jest ich więcej, ale one mają inną strukturę niż te wcześniejsze. Zobaczyć. Wtedy tracza drewno, w związku z tym bardzo upraszcza się technika obróbki krzemienia. Te wyroby są już o wiele gorzej wykonane, takie malutkie, zróżnicowanie ich jest znacznie mniejsze. Głównie są tak zwane tyczaki łukowe, czyli te nożyki krzemienne, rylce i drapacze. Nie ma tej rozmaitości narzędzi. Dlaczego? Dlatego, że wtedy główne narzędzia robiono z drewna, a te krzemienne to były wkładki do drewna, więc nie musiały być takie być wypracowane. To jedno z stanowisk z 1973 roku, ten pierwszy, który badałem, za 17. I w tej koncentracji prawie 5000 krzemieni. Jest taki ślad nadpalonych krzemieni, które prawdopodobnie było paleniskiem w tym miejscu. No i mam tutaj zagęszczenie. Chyba nie było szałasu, tylko taki był warsztat pod otwartym niebem, gdzie oprawiano te krzemienie, oszcząc, na przykład, gotując strzały do polowania i tym podobne rzeczy.
Ale z tego okresu, proszę Państwa, też mamy stopy bursztynowe, tyle że nie w Dolinie Papanicy, nie koło Krawcic, ale koło Bolesławca. Podczas budowy autostrady z Krzywej do Zgorzelca, do Jędrzychowic, udało się znaleźć w tym miejscu dwa skupienia praktycznie 40 paru wyrobów bursztynowych. One były takie malutkie, po kilka milimetrów zaledwie, ale w różnych stadium obróbki. Także to mamy jak gdyby taki najstarszy warsztat bursztyniarski na świecie, który w ogóle mamy w fazie obróbki. Nie ma tam praktycznie ozdób poza jedną taką fragmentem paciorka, a reszta to są nadwiercone lub wygładzone i tak dalej o bardzo różnych barwach. I zrobiliśmy badania spektroskopem Ramana, takie sprawdzić, skąd ten bursztyn się wziął, bo w Kołobolesławcach są bursztyny kopalne, dosyć głęboko położone, ale to są bursztyny akurat bałtyckie. No i proszę Państwa, najbardziej zaskoczeniem, że w tym czasie produkowano takie piękne wyroby z bursztynu, które były już miały figur zwierzęcy. Ta ozdoba została znaleziona jeszcze w drugiej połowie XIX wieku w Dobiegniewie na Pomorzu Zachodnim, ale ona była uważana za znacznie młodszą, od neolitu lub mezolitu, czyli sprzed powiedzmy 7-5 tysięcy lat. Natomiast 3 lata temu została opublikowana w całości taka ozdoba znaleziona w Bajrze w Dolnej Saksonii w Niemczech, której mamy datę C14 i tu macie Państwo widać głowę łosia, prawda, w podobny sposób zrobienie i tak dalej, ornamenty, widać, że to jest dokładnie taka sama figurka, prawda? I to są już czasów, kiedy uważano, że ludzie nie produkowali praktycznie żadnych ozdób, bo mieli tak trudne warunki życia, że nie mieli czasu na ozdoba. Tymczasem okazuje się, że to jest nieprawda. Jeszcze jak Pan Bartosz się uczył pewnie w szkole, na studiach tego jeszcze nie było, więc to są nowe rzeczy, które pokazują, jak bogata wyobraźnia i umiejętności bo tych ludzi w tych tak od jakiegoś czasu przed około 14 tysięcy lat. Stanowiska TTP-y znajdują się już znacznie więcej ich jest. Występują także w Belgii, Holandii, północnych Niemczech, nawet w Czechach. No i jest sporo w Polsce, także nad dorzeczu Wisły, ale jedna z koncentracji znajduje się właśnie tu po wschodzie, Siednica i Siciny. I czym one się różnią? Te starsze stanowiska są znacznie bogatsze. Jak Państwo widzicie, średnio mamy prawie 200 narzędzi, około ponad 3000 artefaktów łącznie i procent narzędzi był około 7%, także dosyć dużo. Natomiast te są o wiele uboższe, prawie dwukrotnie. I narzędzia są o wiele gorzej wykonane. Chodzi o to, że pierwsi łowcy to byli łowcy reniferów, żyli paradoksalnie w takich niewielkich aglomeracjach, często mieszkający w samym miejscu, bo renifery zwykle chodzą tymi samymi drogami i mogli zdobyć miejsca na tyle, żeby przebywać dłużej w jednym punkcie. Natomiast w czasach, kiedy pojawiły się lasy, ludzie już żyli inaczej, polowali na zwierzęta, które żyją pojedynczo albo w niewielkich stadach. Jelenie, renifery, sarny i tym podobne. No i często się przemieszczali i rzadko przebywali dłużej w jednym miejscu jak wcześniej. Także taka była zmiana pomiędzy dwoma tymi fazami osadnictwa tutaj w Dolinie Kopanicy. No i wreszcie, proszę Państwa, kolejna faza, to jest trzecia faza, kiedy nastąpiło ostatnie obchodzenie tak zwanego najmłodszego driasu, czyli około między 12700 i 11700 lat. Wtedy mamy zastopowanie lodowca, klimat znowu się pogorszył, wróciła tutaj tundra parkowa, tu jest w okolicy wschodniej, mniej więcej Państwo widzicie, i nasze tereny znalazły się między dwoma takimi kulturami. Na północy trzema właściwie. Bromę, to jest ta, która nastąpiła bezpośrednio po tych scyzorykach, to jest takie potężne liściaki, prawdopodobnie takie oszcza czoleczkowate, symetryczne, kultury arensburskiej na zachodzie i kultury świderskiej na wschodzie. Tych stanowisk było wiele więcej, ponad 1200 znamy, także żyli ci ludzie już zupełnie inaczej i była znacznie większa populacja niż poprzednio. A to są ich te właśnie wyroby. To są te liściaki, czyli takie grociki czoleczkowate, to kultury bromne, zwaną też limby, arensburskie takie były właśnie, a świderskie na ogół miały retusz na stronie dolnej, były z czoleczkiem lub bez,
wydzielonej od Czeleczka, to jest właśnie ta wschodnia kultura świdelska. One się różnicowały także, jeśli chodzi o wielkość. Te bromy były dosyć długie, ale nieliczne. Widzicie Państwo, nawet do 12 cm długości, a większość była mała bardzo. No i to samo dotyczy tych świderskich, też tutaj mamy jeszcze te elementy bromy, no i potem już o wiele mniejsze. I proszę Państwa, właśnie koło Hamburga, na Sylwisku Sztenro, gdzie było bardzo bogato zasiedlone, w torfach zostały znalezione najstarsze strzały na świecie, jakie znamy z łuku. Były wykonane z drewna i były zaopatrzone w brociki krzemienne. Teraz widzicie Państwo, jak one były oprawiane. Tutaj proszę zobaczyć. W tej szczale tkwił taki czonek grocika właśnie, który torowano na reniferii. Także jeśli spojrzymy na całość tego 15 tysięcy lat od początku zasiedlenia Doliny Kopanicy, okolic Schowy, aż po schyłek epoki lodowej, to mamy trzy fazy zasiedlenia. Ten technokompleks jedną z jeziorcami na początku, z tymi tyczakami łukowymi, to jeszcze z czasów tundry, tyczaki łukowe to z czasów lasów brzozowo-stonowych. No i te liściaki, takie symetryczne grociki, to pochodzą z czasów ostatniego chłodzenia, kiedy była tundra parkowa i bezpowrotnie kończą się czasy polowań na takie zwierzęta łowieckie. Dolina Kopanicy była również dobrze zasiedlona jeszcze w wczesnym holocenie, kiedy byli ostatni łowcy zbieracze przed pojawieniem się wczesnych rolników. Ale jeśli podsumujemy całość, to Państwo widzicie unikatową częścią tych właśnie osadnictwa w Dolinie Kopanicy, w ogóle w gminie Pskowskiej, jest to, że macie Państwo tutaj najstarszych ludzi, którzy przybyli, popracowali się lodowca i są bardzo bogate ślady osadnictwa w Olbarcicach i Siedlnicy, postaci z szałasów, płytek, a więc całego bogactwa ówczesnych, bardzo prostych społeczeństw zbieracz łowieckich. Mamy tutaj także bardzo wczesne wyroby bursztynowe, co jest też niezwykłe, no i torfy, które pozwalają określić warunki klimatyczne. Te oczywiście dalszych badań i szerszych, ale są niezwykle kosztowne i dlatego wymagają zdobycia dużych funduszy. No i proszę Państwa, w okresie alereckim pojawiają się też lasy, lepsze warunki życia i tak dalej. Ludzi jest coraz więcej, ale zmieniają swój tryb życia na taki bardziej traperski, prawda? Takie znamy z opisów z powieści indiańskich. A więc grupy nielicznych łowców, pojedyncze osoby lub kilku łowców zaledwie polujących na zwierzęta leśne, żyjące w niewielkich rewirach. No i nawrót u samego schyłku, ponowny nawrót reniferów i ostatni łowcy reniferów, którzy tutaj byli, także zaznaczyli się, chociaż nie było ich tak dużo w Dolinie Kopanicy jak poprzednio, w tych poprzednich okresach. Także dziękuję Państwu za uwagę i jeśli będą jakieś wątpliwości lub kwestie, proszę o zadawanie pytań. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu profesorowi. Czy są może jakieś pytania? W takim razie chciałem tylko tak może na koniec zauważyć, dzięki temu wykładowi mogliście się dowiedzieć dużo też nie tylko o początkach ludzi na ziemi pskowskiej, początkach osadnictwa, ale także to, co jest bardzo ważne w warsztacie archeologa, mogliście też dowiedzieć o przemianach środowiska naturalnego. No, po prostu życie ludzkie jest niezwykle związane z tym, co się dzieje w świecie natury. I tutaj był świetny tego przykład. Przychodzą inne gatunki zwierząt, przychodzi inny klimat. Po prostu wszystko to się niezwykle łączy. Jeszcze raz chciałem podziękować bardzo panu profesorowi za ten bardzo ciekawy wykład.